najgorszą rzeczą w tej całej Jezus umowie dał dwa nowe przykazania. Jest kwestia teraz jak ten okres zakonu mojżeszowego się zakończył. Też może się nie dziwię, no bo naciski jakieś proszę Państwa, to my nie jesteśmy pod bardzo utrudniły wpływem. Procedowanie. Nie ruszaj. Procedowanie pod wpływem, jak to dziecko jest. Bardzo dobrze, pod wpływem, oj. Pan pod Kowalski wpływem matki, pręgierzem przykazań. Nie. Oczywiście to też wykorzystają dwa przykazania Jezus dał. Miłość do Boga nade wszystko, a miłuj bliźniego swego jak siebie samego. I to nie na zasadzie pręgierza czy rozkazu, lecz to, dobrowolności, że my dobrowolnie chcemy wyzwanie, Panu Bogu służyć. To więc już też dekadę, te przykłady nie, piekła takie dziwne nam powiadają, że ktoś czymś tutaj straszy, prawda, że tym piekłem do tej pory nas straszy. Ta ustawa Szermana strachy na lachy. Piekła tutaj żadnego, widzą Państwo, nie ma tutaj żadnego piekła. Są strachy na lachy, gdy nadaje nasze radio, no wtedy, to FM, tak Euro, Policita, Barbie, Baby, Langstrom, AT&T, czy Panam, czy Dolina Kinnoma, to potem było wysypisko śmieci, tak jak kiedyś Bogu Molochowi Żydzi składali dzieci w ofierze, Bóg to miejsce przeklął, bo Bóg to nawet by nie pomyślał, że coś takiego można było robić, prawda? Wymyślić. Oni to robili. Na wzór pogan dzieci składali Bogu Molochowi w ofierze. To miejsce było przeklęte, było z tyłu za miastem i tam wyrzucano śmieci, odpadki, prawda? No i tam na dole były robaki, to siłą rzeczy. Jak kogoś ukamienowano, to te trupy tam wrzucano do tego ognia. Wieczny ogień się palił, dosłownie w przenośni. W przenośni to potem już Biblia bazowała na tym. Były przenośni, ale to było naprawdę coś dosłownego. Dosłowne były ofiary z dzieci składane Bogu Molochowi. Dosłowny był ogień, dosłowne było miejsce za murami Jeruzalem. I tam trupy się wyrzucało, ale nie żywych ludzi, żeby ktoś palił się w ogniu, więc taki ogień w Biblii to był obcy. Męczarnie pośmiertne w Biblii były obce, są obce. Przechodzenie, dusza nieśmiertelna dla Biblii to jest dziwne, obce, obce. Biblia tego nie mówi. Dolina Ben Hinnoma jako wysypisko śmieci, gdzie ogień ich nie gaśnie, a robak ich nie umiera. I tak Biblia mówi, bo to ogień taki wieczny. Strachy na lachy dla Żydów. Strachy na lachy. Skoro żeście sami sobie wymyślili te ofiary, albo wzięli od pogan, składali dzieci w ofierze, to to miejsce niech będzie wiecznym takim wieczną przestrogą. Strachy na lachy. Że zostanie tam taki ukamienowany, wrzucony i na wieki potępiony, w sensie, że ten ogień pali się i pali się i już stamtąd nie wyjdzie i już nie ma wyjścia i nie ma możliwości. To z punktu widzenia człowieka żywego rzeczywiście sytuacja bez wyjścia, prawda? No ale i z Bożego punktu widzenia, bo to przecież raczej Bóg ludziom mówi, że ogień będzie się palił, ten taki, proszę Państwa, literalny, a na dole chodziły robaki. Tutaj jak kogoś ukamienowano, Magdalenę chciano ukamienować, to potem jak te trupy, to co? Nikt tego nie grzebał. U Greków, a u Żydów do ognia, ale tam nikt nie cierpiał, bo jak ktoś już był ukamienowany, powiedzmy nawet z ludzkiego punktu widzenia uduszony, no to on nie czuje tego, to więc palą nawet teraz po śmierci też palą, bo to szkoda, żeby to się ciało rozkładało. Ludzie nie chcą być pochowani w trumnie. Chcą być spaleni z trumną razem. Także Dolina Ben Hinnoma jako wysypisko śmieci, biblijny wielki symbol edukacyjny, który psychologicznie ma działać
że jak to mogło się stać, że Żydzi swoje dzieci w ofierze składali Bogu Molochowi. Przestroga, żeby głupoty tej więcej nie czynić, bo jak co, będziesz niemoralnie się postępował, będziesz łamał prawo Boże, nawet jedno z 10, bo każde z przykazań jest ważne. No to więc jak tutaj mówimy my, o drugim mamy planszę, o drugim przykazaniu biblijnym, to jest pełno tego w internecie, że drugie przykazanie Kościół katolicki wyrzucił, a dziesiąte oczywiście dla niepoznanych, żeby zachować liczbę 10 podzielił na dwie części, no to dopuścił się przestępstwa i za to jest śmierć wieczna w ogniu z doliny Ben Hinnoma. No czego? Oczywiście już teraz nie ma, no bo to była rzecz literalna. Jeruzalem zburzone na wieki wieków. Amen. Wiara żydowska nie istnieje, wiara Jahwe. Żydzi Jahwe nie są. Nie ma czegoś takiego. Nie ma, no nie ma. Ale pozostał w Biblii ten symbol ognia wiecznego, z którego nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia, bo wiecie Państwo, inaczej jak człowiek umiera, który grzechy czynił nieświadomie, inaczej, że on ma jakąś nadzieję, jakieś szanse u Pana Boga Jehowy, który jest przecież miłością już dawno to zauważono, chociaż mówiono, o, że Bóg Starego Testamentu to był bardzo groźny, a że Bóg Nowego Testamentu to był bardzo miłosierny. To wszystko jest nieprawda. To są wciąż te żydowskie podziały. Proszę nie dzielić ani na zakon moralny, ani na zakon ceremonialny, bo raz pojechałam na wioskę nawracać, proszę Państwa, adwentystkę. Okazało się, że to była dziewczyna dopiero co nawrócona. Ona tam niewiele sama rozumiała. A ja ten zakon mojżeszowy miałam na łopatki rozłożone. I mówię jej, że nie można dzielić na moralny i ceremonialny, bo nawet to, ten ceremonialny w Biblii, że zakaz co do krwi, żeby nie spożywać krwi, to jest też nie tyle ceremonialny, ile moralny, bo we krwi jest życie. Życie należy do Boga i to trzeba uszanować, żeby krwi nie pić, nie spożywać, nie przyjmować krwi w jakiejkolwiek postaci i to Żydzi wiedzieli. A transfuzja w Egipcie znana była, znana bardzo dawno temu. Że proszę tu się nie sugerować tym, że kiedyś transfuzji nie było. Także proszę Państwa, bardzo ciekawe są to te tematy. Że trzeba sobie oddzielić, jeżeli zachodzi taka potrzeba, gehennę, ogień wieczny, którego już i tak nie ma, ale symbol pozostał w Biblii, od Hadesu. A Hades to piekło, biblijne piekło, nie mylić ze świeckim, piekło, do którego idziesz na krótko. W takim Hadesie właśnie był Jezus Chrystus na krótko. W takim Hadesie był Jezus Chrystus na 3 dni poszedł. Co czuł, co widział, jakie zdał relacje Jezus, gdy był 3 dni z ludzkiego, czyli naszego punktu widzenia żyjących ludzi. Nic nie widział, nic nie słyszał, a Łazarz co powiedział? Nic nie widział, nic nie słyszał, nic nie opowiedział, prawda? No tak samo jak tutaj Wiesław Przybyłowicz powiedział, że był w Olsztynie, że był, proszę Państwa, na grobach gdzieś tam ojców, pijany przyjechał, bo to przecież dziady mickiewiczowskie, czas dziadów mickiewiczowskich. Tu siedziała Ewka i ryczała ze śmiechu, że nigdzie nie był, że nigdzie, że zalewa. Ja mówię, to jest stary konfabulant. Zalewa, oszukuje, kłamie na Twitterze Wiesław Przybyłowicz. Swego czasu największy twitterowiec roku 2000, proszę Państwa. Wypadku, 14. No ale my nie robimy z tego problemu, bo my to mamy jako przykład edukacyjny dla naszego radia, w naszym radiu. To KFM Euro Koncita Barbie, Baby, Langstrom Extra. Tutaj podgląd mamy takie też
różne przekłady i cmentarzy i tego, w co ludzie wierzą. No to Wiesław Przybyłowicz nic nie opowiedział, gdzie był, co widział. On był u jakiejś pewnie znajomej, nachlał się jak świnia, nie dała mu nawet jeść, przyszedł głodny, mówi, że jest głodny. Tutaj Ewa Wiocha przywiozła wałówkę, a Litka von Lipski, mega oszustka, jak i ta makryna mieczysławska, szybciutko mówi, chcąc dzielić się nie swoim, żebym się podzieliła z tym Wiesiem, żeby coś zjadła. A Ewka mówi, nic podobnego, nic podobnego, nie dzielimy się, nie dzielimy się, dzisiaj się nie dzielimy. Ja mówię, Litka, idź spać, bo jak jeszcze będziesz tu gadała głupoty, to ciebie wygoni na ulicę. Nie dość, że łaskę ci robię, że mieszkasz tu kątem za parę groszy i kłamałaś, udawałaś, chciałaś tu z siebie zrobić panią domu. Zaraz będziesz panią ulicy, ulicy Saskiej, bo tutaj wiecie państwo, te szlachcianki, jak one tu mieszkały, to pamiętają, Saska francuska, no a ta Lipska mieszkała w drodze do Otwocka, proszę państwa, musiała willę sprzedać, bo mąż był niezaradny, wyprowadzić się pod las, ale chytrze jednak, umierając, konając, bo te wiecie państwo, czasy komunistyczne były dobre, potem to się skończyło. Jeszcze kupiła dwa domy pod lasem, tam w jednym domu ona z córką, a 10 kilometrów dalej jej mąż z synem Bartkiem mieszka. No niech sobie mieszkają, proszę państwa. Ale teraz ona chce wrócić do Warszawy, to więc jeden dzień mieszkania tu w Warszawie to dla niej jest wielki skarb, bo Warszawa jest bardzo droga i tu no, sami dla siebie nie mają tych pieniędzy. Warszawiacy ciągle są na dorobku, ciągle pracują, im mało, ciągle żewżą, im mało, ciągle na dorobku. Są nieuczynni, są niemili. My tutaj swego czasu temat poruszałyśmy tego domku byłego sracza w Parku Skaryszewskim, gdzie jest restauracja. To ten dziad, to nawet na policję nie zadzwonił, chociaż widział, że człowiek wpadł, wbiegł, prosił o pomoc, żeby zadzwonić na policję, bo zaczepiło go dwóch zbirów. A tam w krzakach pijacy leżą, się rano ocucą, obudzą, nie mają na wódkę i napadają na ludzi. I ten dziad w tej restauracji nie zadzwonił na policję, tam doszło do szamotaniny, do wyrwania rzeczy i po prostu 350 zł sąd tylko wyznaczył, bo oni się poddali karze, potem ble, 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 terele, mele, kukuryku, lewarto. Takie po żydowsku, takie dziadostwo, że ani honoru, ani ambicji człowiek nie ma. Tutaj rzeczywiście człowiek jak świnia. No, okradną ciebie i tam ci tam dadzą jakieś coś. Wiecie państwo, u nas jest tak u świadków Jehowy, że jak to Biblia mówi, czemu krzywdy nie cierpicie? Czemu krzywdy nie cierpicie? Żeby ta linia mysia tak myślała, czemu krzywdy nie cierpicie, to na pewno byłoby po Jezusowemu, ale nie jest po Jezusowemu i nie ma chrystianizmu, tylko jest nominalne chrześcijaństwo. To jest coś tam jako piąta woda po kisielu. To jest nie to, mało, że nie jest to to. To jest wszystko, co było, to nie ma, tu jest zmienione. Tak mówili kiedyś rodzice i w sklepie, że ten sam towar, a nowa naklejka. No, a tu jeszcze gorzej było, bo to nie był ten sam towar. Żydzi podbierali pogańskie zwyczaje nauki, że jak doszło do tego, jak w ogóle mogło dojść do tego, że oni spalali swoich synów i córki w ogniu. A było tak. I dlatego to jest ta Dolina Ben Hinnoma w Biblii, że tam wyrzucano trupy ukamienowanych grzeszników, ale one nie cierpiały świadomie. Ten ogień jest w Biblii jako druga śmierć. Śmierć taka z podkreśleniem, śmierć z akcentem. Tak jak jedną rzecz w zdaniu akcentujemy, bo nie dwie, nie trzy, bo to będzie już za dużo. Grosz z kapustą, mydło i powidło Warszawy, bo i tak jest. Tylko proszę państwa, śmierć z akcentem, śmierć bez wyjścia. Jak ktoś świadomie, wbrew Bogu, robi źle i wie, że robi źle. To jest tak, jak mówi właśnie Biblia, że
umiera drugą śmiercią. Czyli jaką śmiercią umiera? Umiera śmiercią bez wyjścia. I to odpowiada grzeszeniu ducha, przeciwko Duchowi Świętemu. Jeżeli ktoś grzeszy przeciwko Duchowi Świętemu, to nie będzie żadnego wybaczenia, nie będzie żadnego powrotu, nie będzie żadnego powrotu z umarłych. No bo Jezus 3 dni był w Hadesie. Biblijny Hades to jest biblijne piekło, że do piekła każdy idzie. Bo to trzeba było wiedzieć, co wcześniej o piekle Biblia mówiła. Biblijne piekło to jest hebrajskie słowo Sheol, a greckie słowo Hades. To jest miejsce, gdzie wszyscy idą. Ale jest to miejsce jednocześnie takie, z którego wszyscy mogą wyjść. Jezus wstąpił do piekieł 3. dnia zmartwychwstał. 3. dnia wyszedł. Co Jezus powiedział? Nic nie powiedział, bo Jezus nie miał tej świadomości. Życie Jezusa było u Jahwe w pamięci. Zapisane było tak, jakby to z ludzkiego punktu widzenia można byłoby powiedzieć, że życie Jezusa było na włosku, prawda? No ale Jezus wytrwał. Jezus zrobił wszystko, co miał, aby pełnić wolę Jahwe, aby pełnić wolę Ojca swojego, bo nawet do faryzeuszy Jezus powiedział: dlaczego chcecie mnie zabić? Czy tylko dlatego, że powiedziałem, że jestem Synem Bożym? Jezus nigdy o sobie nie powiedział, że jest Ojcem. Jezus o sobie nigdy nie powiedział, że jest Bogiem. A ta Trójca to weszła dużo później, wiekowo, dużo później. Także proszę Państwa, ci, którzy sutanny, którzy tiarę, którzy jakieś berło chcieli mieć, aby rządzić, aby mieć głos znaczący, doszli do przyjęcia pogańskiej nauki o Trójcy, którą bardzo wierzył właśnie Arystoteles, duszy, co bardzo wierzył i propagował Platon i inni. I o tym mówi cała seria, proszę Państwa, cała seria tych naszych, tych tu i teraz audycji Radia Tok FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. I tak jak te przykłady tutaj na pograniczu psychiatryka, że dziewczyna była w piekle i opisuje, że ludzie komentują, to myśmy tutaj też przeczytali na pewno nie wszystko, bo tam może jeszcze setki były innych, to wszyscy wysyłają i tę dziewczynę do psychiatryka, ale wszystkich ludzi, którzy też podzielają pogląd, że piekło istnieje, że są męczarnie, że są realne, jest rzeczywisty ogień. Nie ma, po prostu nie ma. Co było, a co nie jest, nie wpisuje się w rejestr, bo ten, proszę Państwa, biblijny, ta gehenna biblijna, to nie jest biblijny Hades. W Biblii te dwie rzeczy są inne, oddzielone, są różne i nie stykają się ze sobą. Jezus wstąpił do piekieł 3. dnia zmartwychwstał. Jezus był w piekle jako w biblijnym grobie. Okej, wszystko gra. Ale Jezus nie był w Gehennie, bo Gehenna to jest miejsce tak przeklęte. Gehenna jest symbolem drugiej śmierci. Jest symbolem śmierci bez wyjścia. Jezus dał przykład, wychodząc z piekła, jako z Hadesu, z tego hebrajskiego Szeolu, że z Szeolu jest wyjście, bo ludzie, którzy idą do grobu, zmartwychwstaną tak jak Jezus. Ale z czego wstaną? Z tego ludzie zmartwychwstaną. Ludzie zmartwychwstaną ze stanu niebytu. Niebytu, bo tam w Szeolu, bo tam w Hadesie nic nie istnieje, bo tam w Szeolu, bo tam w Hadesie nic po prostu nie ma. Rozumiecie? No, to jest jasne, proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langstrom, również na dużych dworcach kolejowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polskie Radio 24. Sport. Piłkarze Legii Warszawa zagrają dziś wieczorem z Realem Madryt w spotkaniu 4. kolejki fazy grupowej. Radio Concita. Mimo porażki 1-2 w Madrycie przed 2 tygodniami, mam szansę zagrać teraz dużo lepiej, twierdzi obrońca Legii Bartosz Bereszyński.
na pewno zdajemy sobie sprawę, jaką drużyną jest Real Madrid. Okay. Jak oni grają. People don't ludzie nie rozumieją, czym jest Unia Europejska, ani kto i jak nią rządzi. Ale wiedzą, że nie oni tych rządzących wybrali. Jeśli efekt... ...o stracone gole, a jestem przekonany, że jesteśmy w stanie całej drużyny pozwoli nam stworzyć więcej sytuacji, niż miało to miejsce na Santiago Bernabeu. Przed meczem z Realem trzeba zdecydowanie poprawić grę w defensywie. Ten starszy mężczyzna daje z siebie wszystko. Musimy grać piłkę i starać się rozwiązywać akcje najlepiej. Dba o kondycję, bo wciąż zmaga się z wyzwaniem, które przesądziło o jego karierze naukowej. To na pewno Real bardzo dobrze kontruje, ma znakomitych zawodników, którzy to robią w zasadzie, można powiedzieć, perfekcyjnie. Wielu kolegów uczonego skapitulowało. Po takich akcjach, więc na pewno przed tym trzeba się ustrzegać. Niektórzy rozchorowali się umysłowo. Mecz Legia Warszawa-Real Madrid rozpocznie się o godzinie 20:45. Spotkanie z powodu sankcji ze strony UEFA zostanie rozegrane bez udziału publiczności. To kara za chuligańskie zachowanie. Większość życia poświęcił na rozwikłanie największej zagadki. Hiszpańscy komentatorzy ponownie przestrzegają Real Madrid przed pseudokibicami Legii Warszawa. Ich zdaniem rozgrywanie wyjazdowego meczu fazy grupowej rozgrywek Ligi Mistrzów za zamkniętymi drzwiami może być niewystarczającym sposobem, aby się ich z wieloma nierozwiązanymi problemami. Będą atakować Bristol, hotel, za najtrudniejszym chodzi hipoteza Leymana. Sformułowali ją 158 niemiecki matematyk Bernhard Leyman. Bezpieczeństwo zawodników. Konserwatywny dziennik ABC informuje, powołując się na członków zarządu Realu Madryt, że zamysłem pseudokibiców dlaczego hipoteza Riemann ma tak wielkie znaczenie? Hotelu, a także obrzucić uważa się, że prowadzi ona do rozwikłania zagadki liczb pierwszych, które stanowią fundament matematyki. Po treningu drużyny Zinedine Zidane przyznał, że granie bez publiczności nie jest niczym dobrym i może zdekoncentrować zawodników. Proszę Państwa, my tu nic nie będziemy przeliczać. My tu chcemy dzisiaj tak troszeczkę po żydowsku, ale chodzi mi o kawa na ławę, żeby była wyłożona. Gdzie są umarli, to znaczy, że są w stanie niebytu, że są w stanie nieświadomości. No i oczywiście przeskoczyło nam w internecie, że ludzie chcą coś odgrzebać, jakiej zagadki. Niech by lepiej się dowiedzieli, czy jest to piekło, czym jest piekło, gdzie są umarli, czy są w stanie niebytu, czy są rzeczywiście w stanie cierpienia, bo o cierpieniu to mówią, że to do psychiatryka. Ten starszy mężczyzna daje z siebie wszystko. Dba o kondycję, bo wciąż zmaga się z wyzwaniem, które przesądziło o jego karierze naukowej. I tutaj, proszę Państwa, jak zobaczyłam tego w okularach, to już normalnie, tak jak Rydygier, ten nasz Żyd. Oni szukają, proszę Państwa, w cyfrach, bo cyfry dla Żydów są magiczne. Czy nie jest to najwyższy czas, żeby iść z postępem, za przykładem Jezusa Chrystusa, mieć serce? Mózg jest tajemnicą. Do rozwikłania tajemnicy mózgu nikt nie dojdzie. Po co to robić? A oni chcą być święci od Boga, Jahwe do śmietnika, Biblia do śmietnika, święci od papieża, a teraz huzia na juzia, proszę Państwa. Dlatego też tu w Europie zabili Jezusa Chrystusa. W Europie ściga się jednego człowieka. Człowiek jest jakby w Europie ofiarą, jest w niebezpieczeństwie. To więc i dlatego Jezus Chrystus tutaj drugi raz nie chciał przyjść, bo tylko mormonom w USA, w Ameryce się po raz drugi objawił, a tutaj nie jest Ameryka, tu nie jest USA, tu nie jest Anglo-Ameryka, Białystok. Tu jest Warszawa, tu jest Warszawa. Liczb pierwszych. To nic nie da. Pan Bóg jest matematyką, ale nie tylko. Pan Bóg jest wszystkim. Te zaburzenia schizotopowe, jeżeli ktoś ma, to jest bardzo dobrze. Ale czy człowiek jest w stanie zapanować nad swoimi zdolnościami, zaburzeniami schizotopowymi? To bym to postawiła tutaj znak zapytania. To tylko Jahwe, który ma różne zdolności. Jahwe, który jest doskonały, różne sposobności Jahwe posiada, doskonałość. Umie zapanować nad tymi schizotopami swoimi. Człowiek nie. Człowiek jak za dużo ma, to jemu palma odbija, jak to mówią, prawda? No.
Idźmy dalej, proszę pana. Liczba litowego. Stwórca zapisał kurs praw fizyki. Dzisiaj, proszę państwa, omawiamy bardzo ciekawy temat. Czy tam coś się dzieje, proszę państwa? Czy to długo, dużo trzeba się uczyć, żeby do tego dojść, do tej jaźni dojść, aby stwierdzić, że tam po śmierci, jak to mówią, dupa nie wierci. No bo rzeczywiście, Jezus przyszedł z grobu, nic nie powiedział. Łazarz przyszedł z grobu, nic nie powiedział. A tutaj te wypowiedzi w internecie to są takie oszustystyczne, albo to mało oszustów teraz jest w XXI wieku, albo to mało oszustów, to po pierwsze, a mało wariatów, prawda? No, że te dziewczyny, która tutaj o piekle, znajdziemy jeszcze ten film, do tego dojdziemy, o piekle mówi, proszę państwa, że te opowieści mówią dać do psychiatry. I te dziewczyny, i tych ludzi, którzy wspierają ją w tych jej wypowiedziach. Także proszę państwa, Łazarz, zagadka Łazarza. Co Łazarz powiedział, jak przyszedł z grobu? Nic nie powiedział, bo nic nie czuł, nic nie widział. Nie ma. Jak się jednak przekonaliśmy, dusza to nic innego jak osoba. W języku hebrajskim nefesz. Żaden Żyd pierwotnie nie wierzył w jakąś drugą część człowieka. Nefesz to żywy człowiek tu i teraz, z krwi i kości, prawda? Kiedy osoba umiera, umiera dusza. Po śmierci nie ma więc świadomego istnienia. Przecież gdy umarł Łazarz, Jezus Chrystus nie oświadczył, iż znajduje się on w czyśćcu, limbusie, czy jakimś innym stanie pośrednim. Powiedział tylko, Łazarz zasnął. Najwyraźniej Jezus, który znał prawdę o tym, co się dzieje z duszą w chwili śmierci, był przekonany, że Łazarz nie jest niczego świadomy, że nie istnieje, że Łazarz zasnął. Także widzicie państwo, taka koncepcja. No. Czym jest teraz duch? Bo duszą jesteś ty, z krwi i kości. Nawet spotkałam kiedyś Szymona Kobylińskiego, nawet nie tyle, że spotkałam, ale żeśmy z nim studiowali, do niego przychodzili, odwiedzaliśmy Szymona Kobylińskiego. I on przyniósł Biblię i tysiąclecia i jeszcze jakąś. I powiedział, że dobrze, że wy, świadkowie Jehowy, wierzycie w duszę jako w człowieka, bo Biblia mówi, że duszą jest człowiek. I ten Szymon Kobyliński zawsze, jak myśmy przychodzili, przynosił duszę. Te trzy rzeczy, że nie idziecie do wojska, czyli nie zabijacie, nie uczycie się zabijać, bo taki był chrystianizm. Trudno się do tego przyznać Moherowym. Taki był chrystianizm, proszę państwa. Że nie idziecie do wojska, czyli nie zabijacie, nie uczycie się nawet zabijać. Nie wierzycie w żadną duszę po śmierci i krwi nie przyjmujecie. A jeszcze mówił, dobrze, że tu nie ma żadnych kamer. Ja bym bardzo chętnie wystąpił w telewizji. Was bym tutaj reklamował, świadków Jehowy. Ale bał się tak bardzo o swoją pozycję i mówił nam to wyraźnie, że po prostu gdyby cokolwiek powiedział, to oni by go tam z tej telewizji wysiudali, straciłby pracę. Szymon Kobyliński, znany rysownik, wspaniały człowiek z ogromną brodą, bo fajną, siwą brodą. Fajni to ludzie. Potem był ten wasz Mikołaj sprzed metra, co ja robię wywiad. Mikołaj, który mieszka na Grójeckiej 19 na Ochocie tu w Warszawie, gdzie dziad go okrada na 400 zł miesięcznie. Umarł już ten Mikołaj. Miał taki zasiłek z opieki społecznej, no to prawie wszystko musiał dziadowi oddać, chciwemu, a pazarnemu, że zawsze mu mało i że ciągle na dorobku. Ciągle żebrzą, ciągle kradną, ciągle podbierają, do worków wkładają i że ciągle tu w Warszawie, Polski, a pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem Gdańskim i Krakowem źle im jest wciąż. Źle im jest wciąż. Nie w smak im jest wciąż. Dlatego mamy, jeżeli chodzi o smak, tu Ela Knor mamy kanał smaku.
serdecznie Państwa zapraszamy do naszego kanału Smaku, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro, Polska, Bardi, Baby, Langstrom Extra, Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Bardzo ciekawy temat mamy dzisiaj o duszy nieśmiertelnej. Dobrze, przechodzimy do słowa duch, bo w Biblii są trzy określenia. Trzeba znać, trzeba dokładnie wiedzieć, co jest co, żeby kto ci wody z mózgu nie zrobił, kto cię nie oszukał. Bo u Moherowych to jest tak, że jak ducha, duchowość, duszyczka, to już coś tam po śmierci lata. Nic podobnego. Powiedziałyśmy, że duszą jest człowiek. I Szymon Koberiński zawsze to podkreślał, że dobrze, że świadkowie, bardzo was popieram, świadków Jehowy, jako świadków Jehowy, że duszą jest człowiek. Nefesz, hebrajskie słowo nefesz, to nawet wtedy, kiedy w Księdze Rodzaju czytamy, że wody potworami się zaroiły, wieloryby Bóg stwarzał, no to one były jak dusze żyjące. Stworzył wieloryby i wszelką duszę żyjącą, wtedy jeszcze, gdy człowieka nie stworzył. Dusza jest istotą żyjącą. Dusza roni łzy z żałości. Dusza jest głodna, dusza płacze. Dusza się rusza. A po śmierci mówią, że dupa nie wierci, no bo ta dusza umarła. Dusza żyła, była i umarła. No jak ci jeszcze będę tłumaczyła? Żyła, była dusza i spływa, umarła, żyła, była dusza i umarła, bo mówią o Jezusie Chrystusie, że też zabili go i uciekł, no to uciekł, ale gdzie uciekł, no? Zabili go i uciekł, no to nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, złe takie powiedzenie, że zabili go i uciekł, bo takie głupoty piszą, czy w Super Ekspresie, czy w Fakcie, tych takich gazetach tanich, a kolorowych, a dużo pokazujących, a dużo mówiących, zabili go i uciekł. No to proszę bardzo, Jezusa Chrystusa zabili, a on im uciekł do nieba i już tutaj w Europie drugi raz nie chce się objawić, tylko objawił się drugi raz mormonom w Ameryce, a tu nie jest Ameryka, tu jest Polska, a pomiędzy Anglo-Ameryką, Białystok, Wielkopolską, Morzem Bałtyckim i Czechosłowacją, górami. Także gdzie jest Warszawa, gdzie jest Warszawa, wszyscy wiedzą, gdzie tu jest Warszawa. Powietrze z Saskiej Kępy, wiatr wieje, będzie burza, proszę Państwa. Radio Conchita, gdy nadaje nasze radio, Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Przechodzimy do ducha. Duszą jest człowiek, ba, każde zwierzę, bo to też pierwsza księga Mojżeszowa. Bardzo dużo ludzi się z tym zgadza. No, ludzi myślących. Wcale nie musisz kończyć szkół, żeby to zrozumieć, bo jest szkoła, do której nie chodziłaś, a więc do niej się zapisz. Teokratyczna szkoła służby kaznodziejskiej. Możesz być praczką, możesz być kaczką, dziwaczką. Nieważne. Do szkoły teokratycznej może zapisać się nawet osoba zainteresowana. Będzie wygłaszała 5-minutowe przemówienia. No i będzie świętą osobą, bo ona będzie wiedziała, będzie na topie, co się dzieje w zborze, jak świadkowie Jehowy głoszą. Najnowsze metody, jak do ludzi dotrzeć, bo to czy będą słuchać, czy nie, bo to dom przekory, bo to dom przekory, bo to dom przekory. Poznają, że prorok był wśród nich, ale jak do nich dotrzeć? Jak do nich dotrzeć, do tych ludzi? To jest strasznie ciekawe. Tylko w naszym radiu, Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Te wszystkie inne rzeczy Państwo widzą, to są głupoty. Piekła, piekiełka, cyfry, liczby i różne inne manipulacje, szantaże, szantażowanie, proszę Pani. Działalność oszustystyczna diabła, tak jak diabeł zwiódł, oszukał pierwszą parę ludzką, skłamał, że nie umrzecie, a przecież umarli. No to przecież trzeba było coś honorowo dokooptować, jakąś naukę o duszy nieśmiertelnej potem. I to jest dzieło diabła. No bo przecież Ewa nie rozumiała, co ten diabeł mówi, że nie umrzecie, to znaczy ona rozumiała, że dalej
żyć będziecie, że nie umrzecie, że będziecie ciała i krwi jako te dusze, no dusze, ludzkie dusze, dusze, które nie to, że są jakieś takie nieśmiertelne, tylko mają naturę śmiertelną, bo człowiek, jeżeli Bóg dał ten warunek, że jeżeli nie zgrzeszysz, jeżeli nie zgrzeszysz, to będziesz żyła, to o co tu chodzi? Warunek życia, to znaczy, że dusza jest śmiertelna, bo jeżeli zgrzeszysz, to umrzesz, to co? To, że dusza jest śmiertelna. To już wyjaśniłam, jak krowie na rowie, jak chłopu na polu. Proszę bardzo, nie musisz chodzić do żadnej szkoły, tylko do teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej. Tylko u nas right. We are right. U nas tylko jest prawda. Zapraszam. Zapraszamy serdecznie Państwa wszystkich. U nas jest wszystko. Nawet karetka pogotowia na ulicy Saskiej, która co sekundę na Saskiej jeździ, proszę Państwa, z krwią. I ludzie trzymają się tej krwi jak rzep psiego ogona. No, Świadków Jehowy tutaj w centrum krwiodawstwa nie spotkasz, ani tych, którzy krew dają, ani tych, którzy krew biorą, bo kiedyś na Ochocie była taka Bogusia, już ona nie żyje, ona tak się dziwnie ruszała, która jak się przebudziła, to wyrwała z siebie igły i te przewody dające jej krew. I tak przeżyła operację, nic tam się nie stało, ale awantura była w szpitalu, że bezprawnie szczepiono jej krew. Potem, jakie standardy z Zachodu tutaj przychodzimy? No oczywiście, że przez Świadków Jehowy, Świadkowie Jehowy, a i od roku 1905, jak się pojawili od strony Gdańska, to przecież głoszą pionierzy, misjonarze, nie za miseczkę ryżu, ale głoszą prawdę. To mówiło się w tych broszurach o krwi, to były bardzo grube broszury, bardzo dużo informacji było o leczeniu całego człowieka, że nie można nic nikomu na chama i na siłę, tak jak to właśnie chytrze oszusty stycznie i mataczące robili Moherowi, że mówili o Świadkach Jehowy, że a to nogę wkładają w drzwi, a to rajskie noce mają, a to, że krew piją. Wszystko jest odwrotnie, bo ktoś, kto chce odwrócić uwagę od swoich grzechów i błędów, to robi takie mataczstwa. Tak samo jak radio z Chelsea 8:10 chce odwrócić uwagę od Biblii, żeby ludzie nie czytali o Jezusie Chrystusie, to zapraszają bardzo często dyrektora Biblioteki Narodowej, żeby z tym dyrektorem prowadzić dyskusję na temat, jakie to nieciekawe książki są na świecie. Czy wy jeszcze w ogóle o tym wiecie? Znowu karetka jedzie. I tak mataczą z ogromną częstotliwością. I tak kręcą, że Żydzi mają upodobanie w kręceniu, w mataczeniu, w oszukiwaniu, w kradzeniu. To wszystko prawda, bo oni tutaj też tak do wciapnie chcieli podejść. O, że Żydzi to do beczki z gwoździami do wewnątrz wbijanymi wrzucają młode dziecko i potem jak tak sturla się z górki, to wypiją świeżą, młodą krew. Ale to wszystko jest prawda, bo wiecie Państwo, zabili Jezusa. Zabili Jezusa. Żydzi zabili Żyda. Żydzi zabili Jezusa. I poszła taka fama, no żeby to było u Arabów, to by poszła by fama na Arabów, ale poszła, no. Także ten naród żydowski Jahwe już w ogóle nie istnieje. To, co teraz jest, to nie jest to samo. No to więc mogą się bronić ci Żydzi, że ci tamci, którzy zabili Jezusa, to nie są ci. Ale tu całkiem o co innego chodzi. Że ty możesz być Żydem Abrahama, Żydem, który ma wiarę, bo Abraham był 400 lat przed Żydami i tu nie o żadnych Żydów chodzi, nie o żaden cielesny naród chodzi, nie o naród chodzi, nie o świątynię chodzi, bo świątynia duchowa jest w niebie, Jezus poszedł do samego nieba, zabili go i uciekł. Nie o Żydów chodzi, bo Żyd znaczy wierzący. A jak już apostoł Paweł podróże misyjne, był to jako apostoł pogan, do pogan zaniósł dobrą nowinę, nadzieję, no to możemy łatwiej zrozumieć
z Apokalipsy, a potem widziałem wielki tłum, wielką rzeszę ze wszystkich narodów, ze wszystkich plemion, ze wszystkich języków, których nikt nie mógł zliczyć. Rozumiecie Państwo, o co chodzi? Że nie jeden naród arabski czy żydowski, tylko że naród duchowych Izraelitów jest takie określenie w Biblii. To jest bardzo proste. To jest bardzo logiczne, bardzo mądre i to my psychologicznie i edukacyjnie Państwu przekazujemy. Przekazujemy wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Proszę być z nami, proszę być w kontakcie z nami, z naszym radiem Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Mamy kilkanaście telefonów. Proszę oglądać, proszę słuchać, co tu nowego wiemy już więcej na temat Dnia Umarłych, na temat duszy, że duszą jest człowiek. Ba! Nawet pies! Wody zaroiły się potworami i tym podobnie wielorybami i wszelką duszą żyjącą, jeszcze wtedy, kiedy właśnie człowieka nie było. Także proszę do Biblii, nie do śmietnika, tylko Biblię wyjąć ze śmietnika, dobry uczynek zrobisz, jak zostaniesz sprzątaczką miasta stołecznego Warszawy, bo to jest obrzydliwe, żeby patrzeć się na to, iż Biblia, jak Biblia jest w śmietniku. Obrzydliwe, że Biblia w śmietniku, obrzydliwe. O tym to świadczy społeczeństwo. Że po pierwsze nie wiedzą, co to jest, a potem nawet jeżeli wiedzą, co to jest, to dopuszczają, żeby Biblia była w śmietniku. Gedeonici rozdają, a ci wyrzucają. Gedeonici rozdają, a ci wyrzucają do śmietnika, proszę Państwa. Dobrze, duszą jest zwierzę, duszą jest człowiek, prawda? Dusza moja jest smutna aż do śmierci, Jezus Chrystus powiedział. Dusza płacze w Biblii, rzeczywiście. Dusza jest głodna, a jeść się chce. Elżbieta zawsze tak mówi, że jeść się chce. Dusza roni łzy z żałości. Dobrze, dusz. Przechodzimy do ducha. Czym jest duch? Trwające na akropolu. Czym jest duch? Prace archeologiczne. Niektórzy krytycy nazywają go sztuczną ruiną, twierdząc, że dokonano tam zbyt wielu zmian. Prognoza pogody. Dzisiaj pochmurno i deszczowo. W górach możliwy śnieg. Temperatura od 4 do 9 stopni. Poza tym wiatr umiarkowany i dość silny. A kolejne informacje dnia w Polskim Radiu 24 o godzinie 12. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarze 11:35. Polskie Radio 24. Punkt widzenia. Naszym gościem jest dr Martin Dahl, politolog Uczelnia Łazarskiego. Raz jeszcze dzień dobry. Rozmawialiśmy o odwołaniu spotkania państw Trójkąta Weimarskiego. Wróćmy jeszcze na chwilę do słowa odwołanie. Jutro późnym popołudniem Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży rozpatrzy i zaopiniuje wniosek Platformy Obywatelskiej o wyrażenie wotum nieufności wobec minister edukacji Anny Zalewskiej. Wszystko wskazuje na to, że dzień później, czyli w czwartek, wnioskiem zajmie się Sejm. Regulamin mówi bowiem, że rozpatrywanie wniosków o odwołania ministrów następuje na najbliższym posiedzeniu. Tego samego dnia, czyli pojutrze, we czwartek, projektem reformy edukacji ma zająć się Komitet Stały Rady Ministrów, czyli tak zwany mini-rząd. Czy minister Zalewska ma powody do niepokoju? No, ja myślę, że nie. No, w obecnej sytuacji politycznej, kiedy rządząca partia ma większość w parlamencie, jest to działanie opozycji skazane na porażkę i niepowodzenie, więc myślę, że pani minister nie musi mieć żadnych powodów do obaw. Premier Beata Szydło zapowiada, że reforma edukacji nie będzie opóźniona. Z kolei prezydent mówił pod koniec zeszłego tygodnia, czy właściwie dał do zrozumienia, że może nie podpisać zmian w edukacji, jeżeli uwagi samorządów i nauczycieli nie zostaną wysłuchane. No i to jest bardzo dobra wiadomość w tym kontekście, ponieważ to, co się dzieje w obszarze reformy edukacji, jest na tyle dynamiczne i chaotyczne na ten moment, co nie służy jakimkolwiek próbom reformowania. No, przypominam, że edukacja jest obszarem, który lubi stabilność, lubi pewne ewolucyjne zmiany i wdrażanie pochopne i bardzo szybkie
jakichkolwiek zmian jest złą sprawą. Natomiast do pewne korekty czy pewne zmiany są jak najbardziej potrzebne. No, obecna reforma edukacji, znaczy obecny system edukacji, który funkcjonuje już od wielu lat, no, pozwala wciągnąć pewne wnioski, tak jest to za dużo, które mogą być kosztują, bo dużo się za to płaci, a to jest rakotwórcze i szkodliwe i to jest metoda pewnych grup reformy, czy prac nad narodowościowych, które jeden naród chcą wykończyć, także z samorządowcami, żeby jedli te kurczaki. Pewnie jakieś były w ograniczonym zakresie prowadzone, natomiast to nie są szerokie konsultacje społeczne, które no, pozwoliłyby wyciągnąć wnioski, co warto zmienić, co warto pozostawić, w jaką stronę ewoluować ten system, polski system edukacji. Więc ja uważam, że tutaj jak najbardziej rozwaga i czas jest na miejscu i wdrożenie pewnych rozwiązań, no, które posłużyły na kolejne ileś tam lat, a nie byłyby znowu pochopnie zmieniane, bo by się okazało, że pewne decyzje zostały podjęte zbyt szybko, jak w przypadku chociażby cofnięcia wieku posłania dzieci do szkół, które spowodowało no, duży chaos w licznych placówkach oświatowych. I to też uważam było jedna z decyzji, która no, jestem w stanie zrozumieć w wyniku obietnic wyborczych. Przechodzimy z tematu natomiast duszy, no, wiemy, że aż taka dobra jako żywej była, istoty, świadomej, ludzkiej, ziemskiej, cielesnej, ba nawet twojego pieska, dobrze, weź ze schroniska pieska dzisiaj, weź rodziców, dzieci, którzy do ducha. Czym jest duch? Są najbardziej zainteresowani tym, co się w szkołach Biblia mówi, że gdy ktoś umiera, duch jego uchodzi, a on wraca do swej ziemi. Psalm 146, werset 4. Czy to znaczy, że po śmierci człowieka, literalnie, proszę Państwa, czy to znaczy, że po śmierci człowieka literalnie opuszcza go jakaś istota duchowa, która żyje dalej, uwolniona od ziemskiej powłoki? To niemożliwe, ponieważ bezpośrednio potem psalmista oznajmia, w tymże dniu giną jego myśli, kończy się całe jego myślenie. New English Bible. Czym w takim razie jest ów duch, w jakim sensie uchodzi z człowieka w chwili śmierci? Słowa oddawane w Biblii wyrazem duch, po hebrajsku ruach, po grecku pneuma, właściwie oznaczają tchnienie, oddech. Dlatego R.A. Knox nie uczył w tym przekładzie sformułowania duch jego uchodzi, lecz tchnienie opuszcza jego ciało. Tchnienie opuszcza jego ciało. Także tak tłumaczy ten człowiek. Tak tłumaczy. Prokuratury i odpowiednich gremiów, natomiast tchnienie opuszcza jego ciało. I ekshumacji ofiar. Słowa oddawane w Biblii wyrazem duch, po hebrajsku ruła, po grecku pneuma, właściwie oznaczają tchnienie, oddech. Dlatego R.A. Knox nie użył w tym przekładzie sformułowania duch jego uchodzi, lecz tchnienie opuszcza jego ciało. Psalm 145, werset 4. Jednakże słowo duch kojarzy się z czymś więcej niż tylko z oddychaniem. Duch. A myśli pan, że aktualna dyskusja, która toczy się już od kilku dni, może wpłynąć jakoś czymś więcej niż tylko z oddychaniem? Na przykład w związku z unicestwieniem ludzi i zwierząt w czasie ogólnoziemskiego potoku Księga Rodzaju, 7 rozdział, werset 22 donosi: wymarło wszystko, czym działało w nozdrzach tchnienie siły lub ducha, po hebrajsku ruach życiowej. Wszystko, co było na suchej ziemi, a zatem słowo duch może się odnosić do siły życiowej w nozdrzach, która działa we wszystkich żywych stworzeniach, zarówno w ludziach, jak i zwierzętach, którą podtrzymuje oddychanie. Czyli że duch to jakieś coś, co w nozdrzach jest, coś, co jest oddychaniem. Jeszcze raz ten werset Księga Rodzaju, jak wszystko ginęło, prawda, w czasie potopu. 7 rozdział, werset 22. Wymarło wszystko, czym działało w nozdrzach. Tchnienie siły lub ducha, po hebrajsku ruach, siły życiowej,
wszystko, co było na suchej ziemi. A zatem słowo duch, ruach, może się odnosić do siły życiowej, która działa we wszystkich żywych stworzeniach, bo ludzie też mają nozdrza. Koń, krowa, słoń, krowa i twoja teściowa mają w nozdrzach. Zilustrujmy to przykładem. Urządzenie napędzane elektrycznością w chwili przetwarzania dopływu prądu przestaje działać. Prąd nie zaczyna wtedy funkcjonować samodzielnie. Ma rozpocząć pracę najprawdopodobniej na początku przyszłego roku. Podobnie, gdy człowiek umiera, jego duch przestaje ożywiać komórki organizmu. Mówimy o zmarszczkach, o starości, że człowiek brzydki, nie wiem, przyznam się szczerze, straszny, no, brzydko i straszno. Znowu, i że człowiek potem umiera, prawda? Nie opuszcza ciała i nie przenosi się do innego świata. Czyli mówimy tu o duchu, że duch uchodzi, ale nic nie przychodzi do innego świata jakby, prawda? Zaznaczmy to wyraźnie. Nic nie przychodzi do innego świata. Środowiska polityczne. Jedne będą starały się za wszelką cenę swoje tezy udowodnić, inne będą chciały te swoje tezy obalić, czy pokazać, że to wygląda na biało no i, to, i na czarno. Przekonanie, że dochodziło do pewnych nieprawidłowości. Pokażmy to dokładnie. To jest powszechne, tak, to tego nikt nie neguje. Gdy nadaje na radio, Tok FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Zilustrujmy to przykładem. Urządzenie napędzane elektrycznością w chwili przerwania dopływu prądu przestaje działać. Prąd nie zaczyna wtedy funkcjonować samodzielnie. Prąd nie istnieje. Prąd to jest fikcja wtedy. Nie ma. Nie ma ruchu elektronów, bo prąd to jest uporządkowany ruch elektronów. Taka jest definicja prądu. Czyli ponieważ nie ma gdzie, którędy ten prąd płynąć, nie ma prądu. Prąd nie zaczyna wtedy funkcjonować samodzielnie. Podobnie, gdy człowiek umiera, jego duch przestaje ożywiać komórki organizmu. Nie opuszcza ciała i nie przenosi się do innego świata. Widzicie Państwo, jakie to mądre? Ale też i filmu. Dlaczego w takim razie Księga Kaznodziei, 12 rozdział, werset 7, wspomina, że gdy człowiek umiera, duch wraca do prawdziwego Boga, który go dał, co to znaczy, i w dosłowny sposób wędruje on do Boga. Trzecie wydawnictwo, trzeci album. Czy dosłownie wędruje? Dajmy dalej, bo tu jest pisa jakaś. Tak. Beksiński 1, Beksiński 2 za 10 dni będzie ponownie na rynku, będą oba. I Beksiński 3, który wydaliśmy stosunkowo niedawno, ale kilka miesięcy przed filmem. Natomiast dlaczego w takim razie Księga Kaznodziei 12:7 wspomina, że gdy człowiek umiera, duch wraca do prawdziwego Boga, który go dał? Czy to znaczy, że w dosłowny sposób wędruje on do Boga przez przestrzeń kosmiczną? Nic na to nie wskazuje, że wędruje. Pamiętajmy, duch jest siłą życiową. Kiedy ta siła uchodzi, tylko Bóg jest w stanie na nowo nią oddać. Duch więc wraca do prawdziwego Boga w tym znaczeniu, iż przyszłe życie danej osoby całkowicie zależy teraz od niego. Czyli w tym sensie duch wraca do Jahwe, że od teraz zależy, że życie zależy od Boga, że Jahwe przywrócił życie Jezusowi, że Jahwe zbudził Jezusa, że Jezus dzięki lojalności, a to jest pewne u Boga jak w banku, że Bóg nie kłamie, nie oszuka ciebie, że jeżeli jesteś lojalny względem Boga, Bóg ci to życie wróci. U Boga jak w banku, u Boga prawda, u Boga jest right. To są prace, których nie było w poprzednich albumach. Zresztą nie wykluczamy, że będzie Beksiński 4 za jakiś czas, bo staramy się dotrzeć do wszystkich materiałów, a ponieważ Muzeum Historii
graficzne w Sanoku ma tych materiałów sporo. W tym znajdują się również jeszcze diapozytywy obrazów, które już na polskim rynku nie funkcjonują. Także proszę Państwa, dlaczego w takim razie Księga Kaznodziei Salomona, 12 rozdział, werset 7, wspomina, że gdy człowiek umiera, duch wraca do prawdziwego Boga, który go dał. Czy to znaczy, iż w dosłowny sposób wędruje on do Boga przez przestrzeń kosmiczną? Nic na to nie wskazuje. Pamiętajmy, że duch jest siłą życiową. Kiedy ta siła uchodzi, tylko Bóg jest w stanie na nowo nią obdarzyć. Duch więc wraca do prawdziwego Boga w tym znaczeniu, iż przyszłe życie danej jednostki osoby zależy właśnie teraz tylko od Niego, od Boga Jaha. A zatem jedynie Bóg może przywrócić ducha. Bóg przywrócić ci ducha, czyli siłę życiową i wskrzesić z martwych. Psalm 104, werset 30. Duch, hebrajskie słowo ruach, ruach. Ale czy zamierza to uczynić ten jeszcze? Niezawodna nadzieja. Od samego urodzenia człowiek w każdej chwili może umrzeć. Czyli, że człowiek miał naturę śmiertelną. Nie miał z założenia żadnej duszy nieśmiertelnej. To pojęcie u Żydów nie istniało. Żydzi nigdy nie wierzyli w żadną duszę nieśmiertelną. Obce to było. Kiedyś to było obce. Skąd się to wzięło? Bo tutaj jakieś baby gadają w Warszawie 3-milionowej. Skąd to się wzięło? Skąd to wszystko się wzięło? Ja mówię, że są, że tutaj w Polsce, jeżeli tych Arabów jeszcze nie ma, że jeszcze nie są, że jeszcze się nie wzięli, to co? To ci źle? Jak się dopiero wezmą, tu się pojawią Arabowie w Polsce, to będziesz mogła czuć się zaniepokojona, bo tak istotnie w Europie jest. Także nie gadać głupot, proszę, tak jak ta dziewczyna, która piekło przeżyła, bo to wszystko idzie materiał jako materiał do psychiatryka. Przychodzą ludzie, którzy mają depresję, stres, są normalni, normalnie się zachowują, ale omawiają te przypadki, że dziewczyna była w piekle. I co za głupoty ona wygaduje i czy ona to zmyśla, czy to jest jej choroba, czy to ona naprawdę przeżyła. To uczucie jest niezawodna nadzieja. Od samego urodzenia człowiek w każdej chwili może umrzeć. I wszystko nieubłagalnie zmierza do tego, by ta możliwość stała się faktem. Niezawodna nadzieja. Któż zaprzeczy przedstawionej powyżej odwiecznej prawdzie? Ludzie od dawna musieli się pogodzić z okropną rzeczywistością. Jaką jest śmierć. A jakaż bezsilność nas ogarnia, gdy umiera ktoś, kogo kochamy. Strata wydaje się całkowicie bezpowrotna. Czy to możliwe, by ponownie spotkać się zmarłych ludzi? Jaką nadzieję dla umarłych przedstawia Biblia? Przeanalizujmy następujące wydarzenie. Nasz przyjaciel umarł. Wiem, że wstanie. Architektami z wykształcenia. Właśnie chciałam do tego o to pana zapytać. Czy to takie, jakby to powiedzieć, wykształcenie architektoniczne, które, a nie Akademia Sztuk Pięknych, pozwala na taką Akademia Sztuk Pięknych, to można wodę lać. Bardzo charakterystyczny posadził sobie malarz prostytutkę przed sobą i malował ją jako to, no chciał namalować Matkę Boską, prawda? Namalować Magdalenę, prawda? Albo Wielka Tajemnica Mony Lizy. Jest wokół Mony Lizy. Kto to jest? Kto to siedział przed proszę Państwa, malarzem? Czy Magdalena, czy prostytutka, czy kto? Nauka ścisła, chociaż trzeba mieć olbrzymią nasz wyobraźnię. Nasz przyjaciel umarł. Był rok 32 naszej oni kończyli świetne uczelnie obaj. Natomiast obaj od dzieciństwa też malowali, więc to nie jest tak, że studiowanie architektury zmieniło ich postrzeganie świata. Nie, oni zajmowali się i nasz przyjaciel umarł. Był rok 32 naszej ery. 32. W Betanii, niewielkiej wiosce położonej w 3 kilometry od Jerozolimy, mieszkał Łazarz i jego siostry.
A sądzi pan, że w takiej społecznej ocenie możemy się oni nie lubić, używając tych takich od skrajności? Pewnego dnia Łazarz poważnie zaporował, zaniepokojone siostry natychmiast powiadomiły o tym Jezusa, przebywającego po drugiej stronie Jordanu. Jezus wszystkich ich miłował, to też wkrótce wyruszył do Betanii. Dla nich po drodze oświadczył uczniom: Łazarz, nasz przyjaciel, udał się na spoczynek. Ale ja tam idę, aby go obudzić ze snu. Ponieważ nie pojęli od razu znaczenia tej wypowiedzi, rzekł otwarcie: Łazarz umarł. Umarł. Tak, że umarł. No. Jana, Ewangelia, 11 rozdział, wersety od 1 do 15. Boi się albo nie. Tak, ale... Kiedy Marta usłyszała, że Jezus zbliża się do Betanii, wybiegła mu na spotkanie. Ten poruszony jej smutkiem, zapewnił ją: twój brat wstanie. Marta odpowiedziała: wiem, że wstanie podczas zmartwychwstania w dniu ostatnim. Wtedy Jezus oznajmił: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, ten choćby nawet umarł, ożyje. Żyć będzie. Ewangelia Jana, 11 rozdział, wersety 20-25. Jezus kierował się do grobu i polecił usunąć kamień zamykający wejście. Głośno się pomodlił.